wszystko się zgadza, bo w ten weekend nie tylko w Opolu będzie bardzo gorąco, wręcz upalnie, dlatego że od jutra do Polski zacznie napływać z zachodu naprawdę bardzo, bardzo gorąca masa powietrza. Spodziewamy się w sobotę na zachodzie, a w niedzielę już w całym kraju upału i to porządnego upału, chociaż ta fala będzie bardzo krótko trwała. Ale jeszcze dzisiaj będziemy odpoczywać od takiego gorącego powietrza, bo przed nami dzień z przyjemna niedziela, bardzo upalna, bardzo ciepła, przy czym na północy trzeba uważać też na bardzo niebezpieczne burze. O tym będziemy Państwa na bieżąco ostrzegali. Ale najważniejsze, że w ten weekend Opole spokojne, ciepłe, no i ze słońcem. Dzień dobry. Dzisiaj Polska jest w zasięgu wyżu z nadwschodniej części Niemiec, więc to oznacza, że będzie naprawdę bardzo dużo słońca. Przy czym jeszcze w tej chwili na wschodzie i na południu mamy sporo wilgoci w powietrzu. Ta wilgoć objawia się w postaci chmur, ale też miejscami opadów, a w ciągu dnia będzie też przejawiała się w postaci burz. Poranek ciepły z temperaturką falą upału i to całkiem porządnego, bo na zachodzie w niedzielę będzie powyżej 35 stopni. Przy czym pojawią się też gwałtowne burze. Zwłaszcza spodziewamy się ich w niedzielę na północy kraju. Będziemy więc Państwa też ostrzegać, ale to na bieżąco. Na razie cieszymy się przepiękną, słoneczną i ciepłą pogodą. Dzisiaj może nam gdzieniegdzie doskwierać wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Prognozujemy porywy w ciągu dnia dochodzące do 50 km na godzinę. I co ważne, w weekend, akurat zwłaszcza właśnie w niedzielę, ta fala upału ominie nam wybrzeże, więc na plażach w niedzielę będzie zaledwie miejscami 17 stopni, ale poza tym w całym kraju mówimy właśnie o gorącym zwrotnikowym powietrzu. Do zobaczenia.